Tym razem zawędrowaliśmy w pobliże południowych krańców Wielkopolski, na tereny nizinne, obficie wyposażone w jeziora i lasy, ale i upstrzone łagodnymi, acz solidnymi pagórkami. Taka malownicza mozaika wybrzuszeniowa, pozostawiona przez lodowiec, który przed milionami lat porzeźbił tutejsze tereny. Co łączy świętego Michała Archanioła, króla Kazimierza Wielkiego, wieszcza Adama Mickiewicza i kozę z różą? Otóż wszystkie te wielkie postaci oraz sympatyczną kozę połączył niewielki Dolsk, jedno z najmniejszych miasteczek w Polsce, liczące zaledwie trochę ponad 1500 dusz. Miasteczko rzeczywiście rekordowo małe, ale mogące się poszczycić bogatą historią. Kazimierz Wielki dał miasteczku prawa. To dzięki królowi, który zostawił Polskę murowaną, osada otrzymała przywileje w 1359 roku, z których skwapliwie skorzystała i mogła się konsekwentnie rozwijać, stawiając na hodowlę i rzemiosło. Adam Mickiewicz nawiedzał miasteczko podczas swojego pobytu w Wielkopolsce. Po latach wiemy, że największy z polskich romantyków właśnie inspirację tymi miejscami wykorzystał w Panu Tadeuszu. Poemat zawiera wiele tropów wielkopolskich, choć ostatni zajazd był oczywiście na Litwie. Święty Michał Archanioł od początków dziejów jest opiekunem miasteczka. Jego wizerunek, w chwili kiedy pokonuje czerwonego smoka reprezentującego siły nieczyste, został uwieczniony w herbie miasta. Dodatkowo pod jego wezwaniem rezyduje tutejszy najstarszy gotycki kościół. A co robi w tym dostojnym towarzystwie koza? Historia jest prosta. Okolice słynęły z hodowli kóz i produkcji kozich wyrobów. Samych mieszkańców określano koźlakami. Zatem obecność kozy jest tutaj uzasadniona. Lecz po co jej róża w gębie? Ta historia jest bardziej skomplikowana. W czasie II wojny Niemcy urządzili w Dolsku wzorcową szkółkę tych pięknych kwiatów. Wiele z okazów ozdabiało wnętrza w Berlinie III Rzeszy. Kwiaty niczemu nie są winne. W ostatnich latach powróciła tu moda na ich uprawianie. Z tej okazji w ogrodach probostwa każdego roku urządzany jest festiwal róż. Kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, wzniesiony w połowie XV wieku, mieści się w prostej linii od placu rynkowego. Z daleka widać odnowioną barokową bramę wjazdową. Przed drzwiami wejściowymi, które zapewne, jak wskazują zabliźnione ślady na niszczonej niejednokrotnie świątyni, były ozdobione kunsztownym portalem, można się już zatopić w tematy z przeszłości. Drzwi bowiem wyznaczały granice sakrum i profanum. To na zewnątrz, przed wejściem, podawane były niegdyś wieści pospolite i przyziemne, ogłoszenia duszpasterskie, werdykty biskupie i świeckie, czy rozporządzenia wszelkiej maści. Za drzwiami zaś rozpoczynała się przestrzeń sakrum, czyli obszar wyjątkowy, nad którym swą szczególną pieczę sprawowała opatrzność. Tak traktowano to w przeszłości. Świątynia była azylem i dawała poczucie bezpieczeństwa. Podczas wszelkiego rodzaju napaści, najazdów i wojen wierni chronili się najczęściej w murach kościoła, licząc, że najeźdźcy nie zdemolują świątyni, nie zbezczeszczą świętego miejsca. Na co dzień była domem modlitwy, pokuty i intymnej rozmowy z Bogiem, miejscem powierzania swoich trosk i radości, przedstawiania obaw i zanoszenia próśb. Sakrum nie mieszało się z profanum w przestrzeni świątynnej. W dolskiej świątyni, w ołtarzu głównym, dominuje obraz przedstawiający koronację Matki Bożej, datowany na początki XVI wieku. Misternie wykoncypowany sen dekoratorski, otaczający obraz, to kunszt roboty snycerskiej, zręcznych rzeźbień w drewnie i zestaw ozdób. Dookoła towarzystwa dotrzymują figury świętych. W wielu zaś miejscach, jak wierny strażnik, czuwa tutejszy patron, święty Michał Archanioł. Albo uwieczniony na obrazie, albo w zgrabnym gobelinie, albo zatrzymany na chwilę w posągu. Zawsze zwycięski. Świetnie zachowane, przeozdobione rzeźbieniami stalle przypominają o tym, jak dawniej honorowano hierarchów, zakonników czy fundatorów. To oni zasiadali na tych drewnianych siedziskach, niekiedy krytych baldachimem,
tworząc swoistego rodzaju krąg. W ten sposób ołtarzowe wizje i ornamentowe wykończenia jakby rozszerzały się w głąb świątyni i otulały zebranych. Niezwykłe jest wyjście z zakrystii. Każdy kapłan słusznego wzrostu musi się głęboko pochylić. Pokora wpisana w symbolikę przejścia. Metalowe kute drzwi, przemawiające swą masywnością, dopełniają wymowę tego rozwiązania. We wnętrzu zakrystii natknąć się można na rzadko spotykany w tak dobrym stanie lawatyż. Urządzenie służyło do obmycia rąk przez kapłana tuż przed celebracją mszy. Po pokornym pokłonie można śmiało spojrzeć w górę. Zresztą wzrok sam tam z ciekawością podąża. U świętego Michała Archanioła jest strzeliście, gęste od kolumn, gwiaździstych załamań i półkolistych połączeń. Odnosi się wrażenie, że po sprawnym rozpruciu tych ceglastych linii, przypominających ściegi na delikatnej tkaninie, będzie można zaglądnąć do wnętrza nieba, bo za tymi łukami kryje się tajemnica, do rozwikłania przez każdego indywidualnie. Z prawego boku od ołtarza głównego zaprasza w swoje zacisze gotycka, prostokątna kaplica świętej Anny. Miejsce na szczególną zadumę i przemyślenia, gdyż pełniła także rolę kaplicy grobowej. Postaci z ołtarzy tam pomieszczonych wydają się z wyjątkową dobrotliwością spoglądać na przybyłych. Zanurzając się we wnętrze świątynne, trzeba smakować detale. Z tych rzeźbień i ornamentów przemawiają głosy z przeszłości. Trochę szemrzą, trochę podnoszą głos. Opowiadają własne, dawne historie z przesłaniem dla współczesnych. Trzeba umiejętnie i w skupieniu wsłuchać się w te głosy. Można równocześnie kątem oka przyglądać się niespokojnym świętym, utrwalonym często w niebywałych, ekstatycznych pozach. Pełnia znaków i symboli, wartych odczytania i zapamiętania. Ścianę północną kościoła zdobi sporych rozmiarów obraz. Niezwykle sugestywne, przejmujące w wymowie i zarazem plastycznie rozegrane złożenie do grobu. Obraz pochodzący z połowy XIX wieku autorstwa Edwarda Czarnikowa, artysty urodzonego w Poznaniu, prawdopodobnie w zaasymilowanej rodzinie żydowskiej. Sakrum oznacza wtapianie się w przestrzeń sakralną, prawie że namacalne jej odczuwanie. Przyswajanie jej wszystkimi dostępnymi zmysłami i tym czuciem, które nie posiada odpowiedników słownych, a także przez chłonięcie ciszy i muzyki, nawet wówczas, kiedy imponujące instrumenty milczą. Warto wejść na balkon organowy i stamtąd przyjrzeć się finezyjnemu gotykowi płynącemu z kolumn lasu, jak chcą tego poeci, szukający trafnych porównań do swoich strof. Pozostaje nieodparte wrażenie nostalgicznego przepływania przez krainę smukłych drzew z pochylającymi się nad nimi kłębiastymi obłokami, poprzecinanymi delikatnymi żyłkami, jakby podkreślającymi napięcie towarzyszące temu wysiłkowi. Wychodzimy z wnętrza świątyni, ale nie opuszczamy przypisanego jej terenu. Bo otoczenie świętego Michała Archanioła w Dolsku jest równie frapujące i przyciągające swoimi walorami jak sam kościół. Z jednej strony duże jezioro, jakby naturalna scenografia, przeznaczona do odgrywania znaczących scen ewangelicznych, choćby tej z połowami czy spacerem po wodzie. Jezioro podchodzi prawie pod samą świątynię, wydaje się ocierać o kamienny mur. Z jego perspektywy widać, iż kościół zmyślnie postawiono na niewielkim wzniesieniu, by uniknąć ewentualnych podtopień. W jednym z boków tego kamiennego ogrodzenia osadzona została przysadzista arkadowa dzwonnica z XVIII wieku z dwoma dzwonami.
W czasie letnim opleciona nieposkromioną roślinnością, jakby wyjęta z albumu z nastrojowymi widokami śródziemnomorskimi z Półwyspu Apenińskiego. Sama świątynia na zewnątrz również zaskakuje szeregiem ciekawych szczegółów, tworzących często wyjątkowe pejzaże z naturalnymi zjawiskami rozgrywającymi się na niebie czy w otaczającej bujnej zieleni. Ceglaste mury zespalają się z naturą. Osobną opowieść można by poświęcić tutejszej plebanii, uznawanej za jedną z najpiękniejszych w Wielkopolsce. Postawiono ją w XVIII wieku. Przypomina trochę dworek ziemiański, zadbany i atrakcyjny w wielu z pozoru błahych detalach. To tutaj, w tych starannie wypielęgnowanych przestrzeniach ogrodowych, proboszcz sam potrafi kierować traktorem, od 9 lat odbywają się regularnie wspomniane edycje Festiwalu Róż. Trudno sobie wyobrazić odpowiedniejsze otoczenie dla takiego festiwalu. W tym fantastycznie prezentującym się miejscu odbył się kolejny nastrojowy koncert w ramach festiwalowych muzycznych spotkań na gotyckim szlaku w Polsce Zachodniej. W kościele w Dolsku zagrali kameraliści z zespołu Ars Cantus, słynącego ze znakomitych interpretacji muzyki średniowiecza. Zapraszamy na koncert.